Polska ma dużo przestrzeni do wzrostu, jeżeli chodzi o wykorzystanie zalet cyfryzacji w B2B, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Około 30% małych firm nie ma strony internetowej. Około 60% firm nie korzysta z mediów społecznościowych, a sprzedaje swoje usługi w internecie tylko około 1/4 przedsiębiorców. Co jakby pokazuje, że istnieje bardzo duża szansa zarówno dla operatorów telekomunikacyjnych, żeby skutecznie działać w tym obszarze, jak i przede wszystkim dla przedsiębiorców, żeby rozwijać swój biznes, wykorzystując nowe technologie. Jestem całkowicie przekonany, że każdy, kto teraz dołączy do procesu digitalizacji, wdrażając usługi cyfrowe w swojej działalności i oferując je swoim klientom, stanie się zwycięzcą. Tym samym ci, którzy nie zmienią swojego podejścia, będą mieli problemy w przyszłości, ponieważ konsumenci oczekują innowacji już teraz. Telekomy potrafią, czy mogą pomóc w dwóch obszarach. Jeden to jest zapewniając dostęp do usług, w tym wypadku przede wszystkim dostęp do internetu. I drugi element to jest zaproponowanie usług dodatkowych. Odpowiadając na potrzeby klientów, wprowadziliśmy podejście Magenta Business, w którym pozwalamy klientowi, pozwalamy naszym partnerom, małym firmom korzystać z usług internetowych bez zastanawiania się, jaki limit danych jest potrzebny. Dodatkowo wprowadziliśmy zestaw usług, takie jak pomoc księgowa, wsparcie IT czy korzystanie z licencji Microsoft Office.